1:25 do 27. A ten, kto wejrzał w doskonałe prawo wolności i w nim pozostawał, ten nie stał się słuchaczem, który zapomina, ale wykonawcą dzieła. Ten będzie szczęśliwy w swoim działaniu. Jeśli ktoś pośród was sądzi, że jest bogobojny, a nie trzyma w ryzach swego języka, ale zwodzi serce swoje, tego bogobojność jest próżna. Bogobojnością czystą i nieskalaną przed Bogiem i Ojcem jest to, odwiedzać sieroty i wdowy w ich niedoli i w ich ucisku, strzec samego siebie, aby być niesplamionym od świata. Na początku słowo wejrzeć. I ono występuje na przykład w Łukasza 24:12. I tam jest mowa o tym, że Piotr wejrzał. 24:12. Piotr zaś stawszy pobiegł do grobu i nachyliwszy się, i tu jest to wejrzał. Jedynie prześcieradła leżące. Jan 25. A nachyliwszy się, ujrzał leżące prześcieradła. Tu jest też to samo wejrzał. To jest wejrzał. I 11 jeszcze. Ale Maria stała zewnątrz grobu i płakała, a płacząc nachyliła się do grobu. To nachyliła się do grobu jest mowa o wejrzeniu. I 1 Piotra 1:12 też występuje. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali, w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, to są te rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. To wejrzeć pragną to jest dokładnie to samo słowo. Dobrze jest o tym wiedzieć, że to nie jest takie spojrzenie jedynie zewnętrzne, że to chodzi o pewnego rodzaju wejrzenie do środka. Zwróćcie uwagę, w każdym z tych przypadków to było jakieś skierowanie wzroku do środka. To jest bardzo ważne, żebyśmy zrozumieli, że to wejrzenie w doskonałe prawo wolności to nie jest jedynie poznanie czegoś powierzchownie, że jest to spojrzenie do jego środka. Bardzo dobre słowo, powierzchownie. Nie chodzi o powierzchowność. Czym jest doskonałe prawo wolności? Zajrzyjmy do Galacjan 2:4. Nie bacząc na fałszywych braci, którzy po kryjomu zostali wprowadzeni i potajemnie weszli, aby wyszpiegować naszą wolność, którą mamy w Chrystusie, żeby nas podbić w niewolę. Weźcie sobie, zapiszcie ten werset, bo on jest bardzo ważny. Nasza wolność, byli pewni ludzie, rozumiem, że byli to ludzie wysłani chyba przez faryzeuszy albo przez jakichś saduceuszy, którzy weszli pomiędzy chrześcijan, aby wyszpiegować, czyli dowiedzieć się, na czym też polega ta wolność chrześcijańska. I co zrobili? I co zrobić? Podbić z powrotem w niewolę. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, ponieważ w kontekście listu Jakuba my możemy sobie jeszcze, może jeszcze ten Galacjan 5 przeczytajmy, w kontekście liście Jakuba będziemy mogli trochę więcej na ten temat powiedzieć. 5:1-13. Chrystus wyzwolił was, wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. I 13.
bo wy do wolności powołaliście, powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. Prawo wolności. Prawo wolności polega na tym, że my jako odrodzone Boże dzieci zostaliśmy uwolnieni od dwóch praw. Mianowicie od prawa grzechu i śmierci, które miało do nas moc. Jak wiemy, klucze śmierci zabrał Pan Jezus Chrystus. Jak wiemy, moc grzechu została złamana i jesteśmy uwolnieni do tego, aby czynić dobrze. I to jest pierwsze znaczenie prawa wolności. Wiecie o tym, że ludzie, którzy nie są odrodzeni, nie są w stanie dobrze czynić. Nawet jeśli zdarzy im się uczynić coś dobrego, bo nie wiem, bo ślepego przeprowadzą przez ulicę, czy nie wiem, czy pomogą w zbiórce na jakiś szczytny cel, to wierzcie mi, i tak w ich wnętrzu odezwie się drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste dno, w którym będzie pycha. Albo jakiś inny rodzaj grzechu. I to nie znaczy, że te rzeczy nie są użyteczne społecznie. Są. I w tym sensie są dobre. Natomiast i tak nie są one do przyjęcia przed Bogiem. Ponieważ Bóg jest absolutnie święty. A powiedzcie, czy w nas się nie rodzą czasami jakieś odruchy typu pycha? Samo uwielbienie? Wiecie, że są trzy poziomy pychy? Pierwsza to jest taka najbardziej prymitywna. Popatrzcie, jak jestem dobry. To jest pierwszy poziom pychy. Drugi poziom pychy to jest taki. Choćby nikt nie widział, ale mnie na to stać. Znacie to? Jest jeszcze trzeci poziom pychy i ten jest najbardziej obrzydliwy. Panie Boże, Ty teraz zobacz, jaki ze mnie jest dobry człowiek. Ale wiecie, do wszystkich mamy inklinacje. Wiecie, jak to jest, że możemy stanąć przed Bożym tronem? Szata sprawiedliwości się to nazywa. To jest coś, co uczynił Pan Jezus Chrystus. Niestety, ludzie, którzy nie są Jego, nie mają tej szaty sprawiedliwości. Nie mogą przyjść przed Jego tron. Ale wróćmy do tematu, bo się zagalopowałem. Prawo wolności. Odwrotnością prawa wolności jest bluźnierstwo. To jest bardzo ważne, żeby to zobaczyć. I jeśli to czytamy w liście Jakuba 4, 11 do 12, to zobaczymy, co tam dokładnie pisze. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza brata swego, obmawia zakon i osądza zakon. Jeśli zaś osądzasz zakon, nie jesteś wykonawcą zakonu, lecz sędzią. Jedynie jest zakonodawca i sędzia, ten, który może zbawić i zatracić. Ty zaś kim jesteś, że osądzasz drugiego? Wiecie, prawo wolności polega między innymi na tym, że nie tylko mam wolność, aby czynić dobrze, ale daję tą wolność innym. Rozumiecie? Odwrotnością prawa wolności jest złapanie innych ludzi w pułapkę mojego własnego sumienia, mojego rozumienia różnego rodzaju duchowych prawd. To jest niewola, to jest straszna niewola. Wiecie, kiedyś nie ma już mojej żony, szkoda, bo ona dawała setki wspaniałych przykładów na to, w jaki sposób można nawet niechcący dopuścić się złamania tego prawa wolności. Przychodzi jakaś siostra w sukience, no i tak patrzysz na nią, już no pewno dlatego, że ma zgrabne nogi, to w sukience przyszła, tak? Przyszła w spodniach, nie chciało jej się założyć sukienki.
A jest niedziela. I tak dalej, i tak dalej. Przepraszam bardzo. Znamy swoje serca, tak? No to uważajmy na to. Uważajmy na to, ponieważ próba ocenienia czyichś motywów jest bluźnierstwem. Dlaczego jest bluźnierstwem? Ano z tego powodu, że kompetencje do tego ma wyłącznie Bóg. Jeśli mówisz na przykład do kogoś, że uważaj, bo ty jesteś pyszny, to uzurpujesz sobie kompetencje, które może posiadać wyłącznie Bóg, czyli stajesz się sędzią, a nie osobą podległą. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i ten temat się tutaj rozpoczyna. Dlatego prawo jest tak określone. Prawem wolności. Prawem wolności. Ponieważ to my jesteśmy wzywani do posłuszeństwa temu, co studiujemy i tak dalej. I próba podporządkowania pod to kogoś innego jest po prostu próbą zniewolenia go. I nie powinniśmy tego robić. Oczywiście są pewne rzeczy, które obowiązują nas wszystkich jako chrześcijan, tak? A które to są rzeczy? No te, o których mówi prawo. Te nakazy moralne, zupełnie proste. Te nakazy, które są powtórzone w Nowym Testamencie. Uwaga, nie ma nic o sabacie. Oprócz tego wszystkie przykazania są powtórzone jeden do jednego. Błogosławione jest działanie w wolności. Błogosławione i tak dalej, tak? No ale popatrzcie, a język trzyma w ryzach swego języka. Czy przykazanie wolności oznacza więc robienie czegokolwiek się, co się tylko chce? No nie oznacza. Czy przykazanie wolności oznacza wolność Tomku w swoim domku? No nie oznacza. Oznacza wolność do tego, by być pobożnym, do tego, by być powściągliwym, do tego, by okazywać miłość. Do tego, by wypełniać przykazania, a te, żeby nam nie były ciężkie. Miłość, żeniona miłość. Będziemy jeszcze mówić, tak? Będziemy jeszcze o przykazaniu miłości mówić. Czy zdarza nam się czasami oszukiwać słowami nasze własne serca? Popatrzcie. Jak to tutaj jest? Tak, zwodzi swoje serce. I ja bym chciał zajrzeć do tego 2,16, bo tam jest przykład tego. Od 15. Jeśli brat i siostra nie mają się w co przyodziać i brakuje im powszedniego chleba, a ktoś z was powiedziałby im, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, a nie dalibyście im tego, czego ciało potrzebuje, cóż to pomoże? Widzicie, mamy taką tendencję mylenia czynów ze słowami. Czasami wydaje nam się, że kiedy coś już powiedzieliśmy, to jest to już zrobione. A to nie jest prawda. Pilnujmy naszych serc, bo one mają do tego tendencję. Kiedy powiesz, że coś tam, to już ci się wydaje tak, jakbyś to zrobił. Lepiej nic nie mów, tylko zrób. Zgodnie z tym przypowieściami, jeden syn poszedł i zrobił, a drugi powiedział, że pójdzie i nie poszedł. To jest to. To jest to. Tendencja do oszukiwania. Dlaczego bezużyteczna? Tego pobożność jest próżna albo bezużyteczna. 2,17. Wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Czyli samo mówienie, wyznawanie, bez jakiejkolwiek zmiany, bez refleksji nad losem innych, bez solidnej rewizji postępowania samego siebie, po prostu nie ma znaczenia. Kochani, tu są wymienione dwa elementy pobożności. Pierwsza to jest niesienie potrzeby potrzebującym. Pomocy potrzebującym. List do Tymoteusza, pierwszy,
Pierwszy list do Tymoteusza, który kiedyś też omawiałem. Może pamiętacie, może nie. Od 3 do 16, nie będę tego czytał, jest mowa o wdowach. Żebyśmy zrozumieli, że wdowy w tamtych czasach to byli ludzie, to były kobiety, które najbardziej potrzebowały pomocy. Dlatego, że wdowa tak naprawdę miała tylko trzy wyjścia. Mogła, bardzo niewiele pracy było dla kobiet w tamtych czasach. Mogła liczyć na to, że ktoś jej coś da. Mogła tak jak Rut Moabitka zbierać za żeńcami to, co zostało, ale uwaga, dotyczyło tylko Izraela. No i trzecia mogła zostać prostytutką, jeśli była młoda i ładna. To były te trzy możliwości. I tu jest powiedziane o tym, że niektóre poszły tą trzecią drogą. Z tego powodu dbałość o wdowy była tak bardzo ważną rzeczą. Wdowy i sieroty. Zwracam uwagę, że w pierwszym liście do Tymoteusza są trzy bardzo istotne stanowiska wymienione w zborach, funkcje wymienione w zborach. Pierwszą to jest, no, pierwszy do Tymoteusza, jakie są funkcje w zborach? Są trzy ważne. Starszy, drugi, diakon, a trzeci? Trzecia wdowa, tak. Dlaczego jest tak ważna wdowa? Bo się modli, powiedziała Nina. Oczywiście, bo ta jest prawdziwą wdową. Ale co jeszcze robi wdowa? Wiecie, co robi wdowa? Sprawdza nasze serca. Bo jej prawdziwość, jej potrzeby spowoduje, że albo zatkasz uszy na nie, na jej modlitwy, albo jej pomożesz. I to powie odnośnie ciebie, kim ty jesteś. Dlatego trzecią co do ważności stanowiskiem w zborze jest wdowa. Albo potrzebujący. A w dzisiejszych czasach, wiecie, mamy ZUS-y, KRUS-y, różne inne cuda. Ale nie myślcie, że potrzebujących nie ma. Bo Pan Jezus obiecuje nam, że biednych zawsze wśród siebie mieć będziemy. Z całą pewnością mamy jakichś biednych w ten lub inny sposób doświadczających potrzeb. Okej? Okay? Aha, i jeszcze jedno. Niesienie pomocy sierotom i wdowom jako prawdziwy punkt pobożności. I chciałbym, żebyście to zapamiętali. Nie musi łączyć się z ich wdzięcznością. Bo nie robimy tego dla wdzięczności. Robimy to dla Pana. Oczywiście jest nam to miłe i przyjemne, kiedy doświadczamy wdzięczności. I wiecie, mnie osobiście zdarzyło się nieść pomoc i doświadczać wdzięczności, ale zdarzyło mi się też doświadczać niewdzięczności. I co z tego? Nagroda jest w górze. I tyle. Nie? Pozostanie niesplamionym. Hebrajczyków 12:14. Już czytaliśmy dzisiaj. Przeczytajmy to jeszcze raz. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Pozostać niesplamionym przez świat nie oznacza jedynie zachowawczej wodoodporności, niezatapialności, ale oznacza również uświęcenie, czyli prawdziwą przemianę w życiu, bez której nikt nie ujrzy Pana. To jest tak ważne. Wiecie dlaczego? Dlatego, że prawdziwe uświęcenie, ono nie jest warunkiem zbawienia. On jest jego skutkiem. Jeśli masz przemienione serce, będziesz się zmieniał. Jeśli się nie zmieniasz, potrzebujesz się na nowo narodzić. O, jesteśmy w drugim rozdziale. Gdzie to zapisać? Nie wierzyłem, że dotrzemy. Bracia moi, nie łączcie wiary w Pana Jezusa Chrystusa, naszej chwały, z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi. Jeśli bowiem wszedłby na wasze zgromadzenie mąż mający złoty pierścień w szacie wspaniałej, wszedłby też i ubogi w brudnej szacie, spoglądalibyście na tego, który nosi szatę wspaniałą i powiedzielibyście mu,
Ty siądź tu, dobrze. A ubogiemu powiedzielibyście, ty stań tam albo usiądź tutaj, pod podnóżkiem moim. To nie uczynilibyście różnicy między sobą i staliście się sędziami pod wpływem tych niegodziwych myśli? Kogo wyróżniał Pan Jezus? To jest dość ważne określenie, dlatego że to jest brać według twarzy, dosłownie. Kogo brał według twarzy? Gdzie to tu jest? Tu. To jest to. Brać według twarzy, czyli chodzi o zewnętrzny wygląd. Ktoś tak wygląda, jest czysty i umyty, ma złoty pierścień na palcu, ma no dzisiaj garnitur może, tak? Smoking. Smoking, nie, smokingi to już przeszłość, ale przyjechał fajnym autem. Dzisiaj wiecie, często garnitur zastępuje fajna bryka. Naprawdę. Faceci w jeansach i w tych, wiecie, t-shirtach przyjeżdżają jakimiś tam, wiecie, klasy S, czymś tam, tak? No i od razu traktowani są odpowiednio, bo mają odpowiedni car. Okej. Słuchajcie, ale może ostatnio słyszałem teorię taką, zafrapowałam je. Jeden brat, z którym rozmawiałem, on mówi tak, no ja tam nie widzę nic przeciwnego wobec szat liturgicznych, koloratek. No przecież my jesteśmy posłami wielkiego króla, a wiadomo, że posłowie zawsze się inaczej ubierali niż pozostali. No w związku z tym widzę minę Igora, przepraszam. Patrzy na mnie jak na zjawisko. Ale naprawdę, ktoś mi tak argumentował, że to właśnie jest to, co powinno się robić, ponieważ my powinniśmy się odznaczyć. No tylko jest jeden problem. Mianowicie to jest z żadnego miejsca Pisma Świętego. Wiecie, kiedy ostatnio, ale w Dziejach Apostolskich jesteśmy wraz ze zborem i omawiałem ostatnio tą historię, jak trafili przed Radę Najwyższą. 5.17. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie i stronnictwo saduceuszy napełnieni zazdrością. Oni nie wystąpili dlatego, że apostołowie przebrali się i udawali kapłanów. Czy koloratki se ubrali. Oni wystąpili napełnieni zazdrością z tego powodu, że cały lud za nimi poszedł. Że chcieli ich słuchać. Żebyśmy rozumieli tą różnicę. Dziś jest tendencja dokładnie odwrotna. Niektórzy są się gotowi wziąć i przebierać, żeby udawać kogoś, kim nie są. Kochani, to samo dotyczy życia w zborze. No wchodzi pastor. Pastor wchodzi. No to popatrzmy. Mateusza 23, 8 do 12. Krzysiek bardzo lubi ten fragment. Ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, czyli nauczycielu. Bo jeden tylko jest nauczyciel wasz, Chrystus. A wy wszyscy jesteście braćmi i siostrami. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, a może przełożonymi wolno. Jak? Liderami. O, teraz. Leaderami. Ostatnio to jest modne, tak? Gdyż jeden jest przewodnik wasz. No lider to jest przewodnik, tak? Chrystus. Kto zaś jest największy pośród was, niech będzie sługą waszym. A kto się będzie wywyższał, będzie poniżony. A kto się będzie poniżał, będzie wywyższony. Kochani, no tam nie ma na liście nazwy pastor, ale ja chciałbym, żebyście mnie nijak nie nazywali, po prostu bratem.
Myślę, że tak powinniśmy postępować. Wiecie, to wyróżnianie w dzisiejszych czasach, ono przybrało taką formę. Dziś już, no. Ja to parafrazuję tak ogólnie ten fragment. Nie pozwalajcie się tytułować w jakikolwiek sposób, bo macie jednego utytułowanego. Wszyscy jesteście braci. Jednego utytułowanego. Chcesz być wielki, to służ. Chcesz być wielki, to służ. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak do tego podchodzimy. Tak? A ja czytałem w Nowym Testamencie, że są ludzie godni podwójnej czci. O tak. Którym powinno się darzyć ich szczególną, znaczy ja mówię, troską. Tak. Mało, wręcz przeciwnie, w innym miejscu powiada, bądźcie posłuszni tym, którzy wam przewodzą, gdyż oni odpowiadają, dlatego że tak. dostali większe dary, dostali więcej przywilejów, więcej mają większe umiejętności i w związku z tym naturalnie, że przewodzą grupie. Tak. I w związku z tym im szczególnie należy się względy. Oczywiście tak. nie żadnej części, ale względy im należy okazywać. A jeszcze kończąc, powiada, jeżeli ja wam służę słowem, to wy służycie mi waszymi darami. Tak. I czyli nie można wyrwać z kontekstu tylko jeden tekst. Tego też nie czynimy. I prawda, pomijać inne, bo to musi być wszystko kompatybilne. Zgadza się. Tylko zwróćcie uwagę, ja się całkowicie z tym zgadzam, rzeczywiście tak jest. Tylko zwróćcie uwagę, że ten, jakby to powiedzieć, to zalecenie dotyczące podwójnej czci, czy zalecenie, no... Którzy godnie pracy. Tak, tak. Czy zalecenie bycia posłusznym tym, którzy wami przewodzą. To zalecenie jest kierowane do pozostałych ludzi w zborze. I to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, a rozumiecie, to co mówi Pan Jezus jest skierowane do samych tych liderów. Mówi, nie pozwalajcie się. To jest różnica. To jest różnica. Dzisiaj ludzie nie tylko pozwalają, ale wręcz nakazują się tytułować. Mówcie mi pastorze, czy jakkolwiek, tak? Biskupie. Biskupie. Księży biskupi, jakkolwiek. I to wśród chrześcijan. No. Tak, prawda? Ewangelicznych. Jest, tak. Prawda? I to jest Igor. Zaraźliwe. Tak. Tylko tutaj problem jest w tym, że możemy popaść w drugą skrajność, taki zupełnego braku autorytetu. Mhm. A czytamy też w słowie, że Chrystus ustanowił apostołów, tak. nauczycieli, tak. Dał dary przewodzenia też i mamy, tak. jak brat powiedział, też szanować pewne osoby. A tak. w taki ten, a co on mi będzie mówić, a kto on jest, my jesteśmy wszyscy równi, wszyscy jesteśmy bracia. No nie. Jest nauczyciel, który wyznacza na przykład tak. kierunek nauczania w zborze, to co się mówi, jak się prowadzi zbór i nie może być tak, że wszyscy, każdy sobie rządzi. Tak, nie? tak, tak. To jest prawda, ale znowu zwróćcie uwagę, że jest to dane pod rozwagę zborowi. To zbór powinien tych ludzi otoczyć podwójną czcią. To nie oni powinni zabiegać o to, żeby być szanowanymi. W postawie tak. W postawie tak, ale jest to właśnie nie do nich, tylko jest to skierowane do pozostałych członków zboru, jeśli tak powiedzieć można. I to jest ta różnica. Wiecie, jest wiele takich rzeczy i jest właśnie kwestia tego zakonu wolności. Na tym polega, że słowa są dane do rozważenia każdemu z nas i my nie możemy się nawzajem nimi nie wolić. Ja na przykład, wiecie, ja i moja żona, my uważamy, że w zgromadzeniach chrześcijańskich kobiety powinny nakrywać głowę, kiedy się modlą. To jest nasze stanowisko. Ja będę o tym mówił, ale ja nie będę wytykał palcami siostry, która tego nie robi. Bo to słowo do niej dociera tak samo, jak i do mojej żony, czy do mnie, tak? Ja też na nabożeństwie nie będę się w kapeluszu modlił. Moje przekonanie jest takie, żeby tak nie robić.
ale to nie jest powód do tego, żeby kogoś jakby przymuszać do postępowania według tego, jak sam uważa. I tak jest skonstruowane Słowo Boże. Słowo Boże zwraca się do zboru, żeby otoczył czcią tych, którzy nauczają. Natomiast ci, którzy nauczają, mają być jako ci ostatni i umywający stopy. I to jest postawa ich serca. Sługą nieużytecznym jestem, gdyż uczyniłem to, co miałem uczynić. To jest postawa prawidłowa. Brata, który jest, usługuje w jakikolwiek sposób, czy też siostry. Nasz charakter wie. Tak. Tak, i to jest kwestia pracy nad tym. To się nie bierze tak. Nie? Okej, jedźmy dalej. W tym tekście zgromadzenie to jest synagoga, tu nie występuje eklezja. To jest kolejny dowód na to, że rzeczywiście mamy napisane do Żydów. I to jest też dowód na to, że już od zarania istniały tak zwane mesjaniczne synagogi. Jakkolwiek to rozumiemy. Okej. Potencjał. Kiedy czytamy ten tekst, no to wiecie, największy potencjał to mają ci, którzy są szczególnie uzdolnieni i bogaci. Wiecie, to jest oczywiście prawda. Poniekąd jest to prawda, bo z drugiej strony ci, którzy mają więcej pieniędzy, czy mają szczególne uzdolnienia, są szczególnie narażeni na różnego rodzaju grzechy, na które ci ułodzy narażeni nie są. Prawda? To jest też prawda. Tak więc moim zdaniem mowa o potencjale. Potencjale w sensie na przykład, o, ale u was jest dużo młodzieży. O, albo patrzcie, jejku, wy macie tego brata, który jest takim słynnym biznesmenem. No jeśli do więzienia nie trafi, to fajnie, że go mamy. No i... No. Tak. Tak, albo wyjedzie gdzieś na drugi koniec świata, bo go władze będą ścigać, tak? To, kochani, ta kwestia tego potencjału to jest całkowicie mylne pojęcie. Wiecie, zbór złożony z samych babci i dziadków, jeśli jest pobożny, może mieć więcej potencjału niż ten, który jest pełny młodzieży, zdolny i wszechstronny i braci takich, prawda, jakiś tam super, hiper, luksus, komfort z kątem pełnym zer, tak? Chciałem wam zwrócić uwagę, że w tym tekście jest mowa o fałszywym rozumowaniu. To jest fałszywe rozumowanie, patrzenie według tego, co widzą nasze oczy. Według twarzy. Według twarzy. O, według twarzy. Tam jest dosłownie według twarzy, tak. No właśnie. Powiedzcie mi, ile stron występuje w tym tekście? Bo do tej pory mówiliśmy o ubogich i bogatych. Kto tu jest jeszcze? Bo to jest pewna scenka. Zauważyliście, że to jest scenka, która się odgrywa na naszych oczach? Kto jest jeszcze w tej scence? Bogaci też są. Bogaci i biedni. A jeszcze kto? Co? Sędziowie. Sędziowie? Ja nie widzę sędziów. Społeczność w roli sędziów. Społeczność. Społeczność w roli sędziów. Stąd też to możemy widzieć, że w synagogach mesjanicznych, być może i w zborach, był ktoś, prawdopodobnie ktoś jeden, który był odpowiedzialny za witanie gości. Ja myślę, że tą trzecią postacią, która reprezentuje tutaj zbór czy synagogę, to jest właśnie ta trzecia osoba. Myślę, że to mi się podkreśli w złotych pierścieniach. Ubogi i... Gdzie jest to ostatni? Nie chcę. Tak, jest. Bracia moi. Bracia moi, tak. Bracia moi. Czyli jakby zwróćcie uwagę, że tu są trzy strony. Ubogi, bogaty i zbór. I tak naprawdę ocenie poddawany jest zbór. Nie jest ocenie poddawany bogaty ani ubogi, tylko ocenie przez Jakuba poddawany jest zbór pański, czy też synagoga w tym przypadku. Jego postępowanie względem tych dwóch grup ludzi jest oceniane w tym tekście, w tej scence. A powiedzcie mi, czy bogaty i biedni obaj są wierzący w tym tekście? Oczywiście, że są wierzący.
Oczywiście, że są wierzący. Okej. Coś mi się jeszcze stało. A właśnie. Kto popełnił błąd w tym tekście? Zbór. Oczywiście. Bardzo dobrze. W tym tekście popełnia błąd zbór, kierując się według twarzy. 5-7. Posłuchajcie, bracia moi umiłowani. Nie wybrał Bóg ubogich świata na bogatych... I teraz uwaga, odłączcie się od waszych dotychczasowych przykładów Biblii i przeczytajcie na razie z tego, a potem porównamy sobie, dobra? Nie wybrał Bóg ubogich świata na bogatych w wierze, na dziedziców królestwa, które to obiecał tym, którzy go miłują. Wy jednak wzgardziliście ubogim. Niebogaci tyranizują was, a oni ciągają was do sądu. Nie oni bluźnią dobremu imieniu wzywanemu pośród was. Tekst brzmi dziwnie, nie? Bo zazwyczaj... czy ja tutaj mam... Nie mam akurat jego przekładu, ale zazwyczaj w tym tekście jest tak, że ci ubodzy są tą stroną dobrą, a ci bogaci są tą stroną złą. Podczas kiedy, jak się wyrzuci wszystkie dodatkowe słowa z tekstu, to wychodzi mniej więcej coś takiego właśnie. Ponieważ o czym mówi Jakub? Jakub mówi o tym, żeby nie oceniać według oczu ani ubogiego, ani bogatego. Bo to nie bogaci was tyranizują, dlatego że są bogaci. Tylko ci, którzy was tyranizują, to was tyranizują. Fakt, że należą oni do bogatych. Bo biedni nie mają mocy, by tyranizować innych. I to nie bogatych wybrał Bóg. I to nie ubogich wybrał Bóg, dlatego że są ubodzy. Nie każdy ubogi jest wybrany, tak? Nie ubogich, dlatego że są ubodzy. Jakby ten tekst jest o tym. Jest o ocenie według oczu, według twarzy. Jesteśmy cały czas na tym etapie. W jakim sensie Bóg wybrał ubogich? No bo w jakim sensie ich wybrał? Patrzcie, że niewielu spośród was jest, tak? 1 do Koryntian. 1 do Koryntian. 1:26-29. Przyjrzyjcie się zatem sobie, bracia, kim jesteście według powołania waszego, że niewielu jest między wami mądrych według ciała, niewielu możnych, niewielu wysokiego rodu, ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych, i to, co u świata słabego wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, i to, co niskiego rodu u świata, i to, co wzgardzone wybrał Bóg. W ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czymś, unicestwić, aby żaden człowiek nie chlubił się przed obliczem Bożym. Nina się już śmieje, bo wie, co powiem. Tata Niny, Andrzej, kiedyś rozmawialiśmy, ja się tak mówię, patrz, Andrzej, ale dlaczego mnie Bóg wybrał? Jest tylu mądrzejszych, tylu lepszych ode mnie, tylu pobożniejszych ludzi. Naprawdę, nawet ludzie Boga bardziej kochają niż ja. Czemu Bóg mnie wybrał? Andrzej mówi, boś głupi. No jest, przepraszam, jest przesłanka, czemu Bóg niektórych wybrał, a innych nie. Boś głupi, no. Kochani, to jest oczywiście troszeczkę żart, ale rozumiemy to, że Bogu upodobało się wybrać to, co słabe, aby tym większa była Jego chwała. Taka jest myśl za tym. Słabe, marne, byle jakie, grzeszne. Będziemy jeszcze o tym mówić, ale popatrzcie na kobiety w rodowodzie Pana Jezusa. Pierwszą kobietą jest Tamar. Pamiętacie, co zrobiła Tamar? No. Synowa Judy. Z Judą. No. Nie. 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 Kochani. Co? Juda źle zrobił. Tak. No ale ona... No. Teraz tak jest Rahab. Nie był czystej krwi.
Dawid ani Jezus nie był czysty krwi Żydem, nie bo był. Miał tam i... Rahab teraz. No. Rahab była kim? Wszetecznicą. Płatną. Firmę prowadzi. A teraz uwaga, następna jest Rut Moabitka. No masakra. Odsłoniła nogi. Nie? No, ale samo to, że Moabita miał nie wyjść w ogóle do... i tak dalej, tak? A następna jest... Kto jest następny w dowodzie? Batrzeba jest następna. Masakra. Masakra. Popatrzcie, patrzcie. Bóg wybrał i potem dopiero jest Maria, tak? Maria pod każdym względem jest tu obrazem takiej kobiecej doskonałości w tym kontekście w każdym razie. Bóg wybrał to, co słabe. Bóg wybrał to, co marne. Bóg wybrał to, co nam by się nie podobało. Bóg wybrał. W jaki sposób ubóstwo łączy się z miłością Boga? 1:9 Jakuba. Niech brat ubogich lubi się z wywyższenia swego, ale to wywyższenie nie jest jedynie wywyższeniem tu i teraz, jest czymś, co dotyka, co dotyczy najbardziej przyszłości, tak? 1 Tymoteusza 6, 9-10. Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenia i w sidła i w rozliczne, bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się, albo przebili się, tam powinno być, przebili się sami różnorodnymi cierpieniami. W kontekście tych fal i tego wszystkiego. Popatrzcie, że ubogi nie będzie takiego falowania miał. W tym sensie jest w lepszej sytuacji. Będzie stabilniejszy. Nie będzie tego próby utrzymania balansu między życiem dla Boga, a dla pieniędzy. W tym sensie łączy się to z miłością Bożą. Łatwiej jest mu miłować Boga. Wzgardzenie ubogim. Wzgardzenie ubogim to jest tak naprawdę osąd według tego, co widzą oczy. I cały czas pozostajemy w tym zakresie tego osądu. Błędem jest też identyfikowanie bogatego z krzywdzicielem. Bo tak jak mówiliśmy już, nie każdy bogaty jest krzywdzicielem. Tak samo jak nie każdy ubogi jest wierzącym. Musimy tutaj zwracać uwagę, że są jacyś, którzy tyranizują. I to o nich jest, że oni ciągają was do sądów. Że to oni bluźnią dobremu imieniu. Bo kto bluźni imieniu Pana Jezusa? Wierzący bracia? Bracia w Panu bluźnią imieniu, które zostało wezwane nad nami? No nie. Ewentualnie ten konkol, tak? Który jest w zborze. On cały czas, raz za razem mówi do wierzących i zawsze jest jakiś element, który mówi, a sprawdź siebie, czy jesteś wierzący. Cały czas, za każdym razem, zwróćcie uwagę na to. I będziemy jeszcze na to zwracać uwagę. No. Pytanie proste dla nas, jak oceniamy ludzi? Ostatni na dzisiaj fragment. Jeśli jednak wypełniacie prawo królewskie zgodnie z Pismem, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, to czynicie dobrze.
Jeśli jednak dyskryminujecie, to grzech popełniacie, będąc przez prawo upominani niczym przestępcy. Co oznacza królewskie przykazanie? Dlaczego jest królewskie? Dlatego, że ponad pozostałymi przykazaniami znajduje się niczym król, bo w nim spełniają się wszystkie. Rzymian 13:9. Przykazania bowiem nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszystkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Dlatego jest królewskie. Inna forma tego przykazania, Mateusz 7:12, i to jest bardzo znany fragment. Muszę go cytować, czy ktoś go zna na pamięć? Co? To, co byśmy chcieli, aby inni nam czynili. 7:12. Przeczytamy. A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Taki bowiem jest zakon i prorocy. Kochani, podstawowa zasada chrześcijaństwa. Czyń innym tak, jak chciałbyś, aby czyniono tobie. A gdzie? A wszędzie. A wtedy, kiedy jedziesz autem, a wtedy, kiedy się uczysz, wtedy, kiedy pracujesz, pracuj tak, jak chciałbyś, aby pracowano dla siebie. Dla ciebie. Prowadź auto tak, jak chciałbyś, żeby prowadzili inni. I tak dalej, i tak dalej. Postępuj tak, jak chciałbyś, żeby postępowano względem ciebie. Zapytuj się siebie, czy chciałbyś, żeby tak zrobiono mnie, kiedy coś robisz? Królewskie przykazanie. O właśnie. I kochani, to jest tak naprawdę lekarstwo na ocenę kogoś według tego, co widzą nasze oczy. Bo chciałbym być oceniany według tego, jak mnie widzą inni? Chciałbym? Chciałbym być według zewnętrznego wyglądu oceniany przez innych? To taki chudzielec, koszmar kanibala z niego. No nikt by tak nie chciał być oceniany, tak? Chociaż oczywiście tam, wiecie, no, dziewczyny te włosy na lokówki, rzęsy na lokówki i tak dalej dbają o te zewnętrzne, tak? No i, ale wiecie, no, nawet jeśli ktoś jest bardzo ładny, to ocenianie go według tego, że jest ładny, jest błędem po prostu najzwyczajniej w świecie. Kto jest przestępcą? Kto jest więc przestępcą w tym tekście? Prawo ocenia go jako przestępcę. No, ostatni wysiłek, już kończymy. Tak, oczywiście. Ci, którzy według twarzy. I to jest dokładnie to. Dyskryminować. Można biednego, ale i bogatego. Prawda? No, a on jest bogaty, to jest jakiś oszust na pewno. Nakradł się i dlatego. Można dyskryminować bogatego? Można. Można bogatego dyskryminować, ale nie powinno się tego robić. Nie powinno się tego robić. Nieźle poszło. 8:09. Kochani, czas kończyć. Dziękuję wam za uwagę. Dziękuję wam za ten feedback, który tutaj dostawałem. Na przyszłość nie krępujcie się, mówcie więcej. No, niech was Pan Bóg błogosławi. Zostańcie z tymi myślami.